Najwięksi zdrajcy w historii. Jeśli zastanawiacie się, kim jest Mordechai Vanunu, odpowiedź jest jedna. Przez wielu Izraelczyków jest postrzegany jako najbardziej niebezpieczny szpieg wszechczasów. Ujawnił światu wszystko, co wie. To był pierwszy taki przypadek, gdy osobiście zaangażowany w to Izraelczyk opowiedział historię Dimony. Zmienił się globalny układ sił. Biały Dom musiał brać pod uwagę prawdopodobną możliwość posiadania broni atomowej przez Izrael. To było jak koszmar senny. Sytuacja ta o mało nie doprowadziła do upadku izraelskiego rządu. To historia ludzkiej bezradności i słabości. Sprawę Vanunu trzeba rozpatrywać pod wieloma psychologicznymi płaszczyznami, ponieważ angażowała ona wiele stron. Innymi słowy, to prawie jak historia miłosna z cyklu Chłopiec spotyka dziewczynę. Mordechai Vanunu, izraelski szpieg atomowy. We wrześniu 1986 roku Mordechai Vanunu przyleciał do Włoch wraz z kobietą, którą poznał kilka dni wcześniej w Londynie. Kilka godzin po przylocie do Rzymu został zatrzymany przez agentów Mossadu i cofnięty do Izraela, gdzie miał odpowiadać za zdradę stanu. Operacja sprowadzenia Vanunu do kraju została jak zwykle w takich przypadkach doskonale przygotowana i perfekcyjnie przeprowadzona przez izraelski wywiad. Dał się złapać w dość idiotyczną, można powiedzieć, słodką pułapkę. Jeśli chciałbyś nakręcić film klasy B, byłby to odpowiedni do niego scenariusz. Przestępstwo Vanunu było tak oczywiste i poważne, że usprawiedliwiało akcję jego ściągnięcia do kraju za pomocą wszelkich dostępnych środków. Vanunu został uznany w Izraelu za zdrajcę, ponieważ jako były technik jądrowy ujawnił zagranicznej prasie tajne informacje. Oczywiście fakt, że Mossad odnalazł go i schwytał, ograniczył skutki jego działalności. Jednak nie w takim stopniu, w jakim się spodziewano. To była najbardziej strzeżona izraelska tajemnica, a teraz wiedział o niej cały świat. W Izraelu przypadki zdrady stanu są raczej rzadkością. Jesteśmy wciąż wystawiani na próbę przez różne siły działające z zewnątrz. Wśród nas nie spotkasz wielu takich osób. Oczekując na proces, Vanunu był przetrzymywany w bardzo dobrze strzeżonym więzieniu w Ashkelon. Tam odwiedził go jego prawnik. Był bardzo opanowany. Ciekawy tego, co się wydarzyło. Miał wiele zastrzeżeń odnośnie jego traktowania, sposobu sprowadzenia go do Izraela. Był pewien swoich racji. Twierdził, że zrobił to, co do niego należało. Wypunktował wszystkie nieprawidłowości w procedurach, więc zwrócił na siebie uwagę. To bardzo pozytywne, że ktoś zwraca uwagę na niedociągnięcia. Jednak w tym przypadku sprawa była na tyle poważna, że nie powinno się przykładać zbyt dużej wagi do tak drobnych uchybień. Mimo to obrona trzymała się swojej wersji. Proces trwał rok, zanim trzech sędziów uznało Mordechaja Vanunu winnym zdrady i szpiegostwa. Został skazany na 18 lat pozbawienia wolności. Zapoczątkowało to światową kampanię na rzecz uwolnienia Vanunu.
Wiele osób powątpiewało, czy w sprawie Państwo Izrael kontra Mordechai Vanunu zapadł sprawiedliwy wyrok. Na świecie był postrzegany jako działacz, który, ujawniając izraelskie tajemnice dotyczące eksperymentów z bronią jądrową, kierował się wyższą koniecznością. Chciał uchronić świat przed nuklearnymi zbrojeniami. Osobiście nie wierzę w te intencje. Na szczerość jego intencji wpływ miały zarówno czynniki psychologiczne, jak i religijne. To bardzo dziwny człowiek, którego działania wiele osób popierało, ale miał także wielu przeciwników. Nie można do końca zrozumieć tej sprawy bez analizy jego psychiki. Jako dziewięciolatek Mordechai Vanunu wyemigrował z Maroka i przybył do Izraela. W nowym kraju nie czuł się jak w domu, tym bardziej, że władze zesłały wszystkich uchodźców z północnej Afryki do Berszeby, małego miasteczka pośrodku pustyni Negev. Mój ojciec był bardzo zawiedziony. Często czytał Biblię i był przekonany, że przybywa do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Niestety zastał tylko pustynię. Mordechai uczęszczał do szkoły, jednak nawet tam czuł się obco. Jego rodzina była bardzo ortodoksyjna. Mordechai buntował się przeciwko wszystkim żydowskim tradycjom i religijnym zwyczajom. Zdecydowałem odciąć się od żydowskiej religii. Nie chciałem kłócić się z rodzicami. Zależało mi na skończeniu studiów. Starałem się robić, co do mnie należało. Był dobrym uczniem. Chciał skończyć uniwersytet. Miał głęboką wiedzę religijną. Jednak aby dostać się na studia, musiał znaleźć sobie pracę. Do 1976 roku, kiedy to zaczął pracę w zakładzie nuklearnym Dimona, był człowiekiem konsekwentnie stawiającym sobie pytania o własną tożsamość w Izraelu. Dimona to chyba najlepiej strzeżony wojskowy ośrodek badawczy w Izraelu. Każdy z pracowników musi dbać o zachowanie ścisłej tajemnicy. Najważniejsze to uzmysłowić sobie, że Izrael od początku 1948 roku trwa w ciągłym zagrożeniu. 3 lub 4 miliony Żydów jest otoczonych 40, 60 czy 80 milionami Arabów krzyczących dżihad, niech morze spłynie ich krwią. Przywódcy tamtego okresu, tacy jak David Ben-Gurion, stwierdzili, że łuki, strzały i tarcze już nie wystarczą. Trzeba się zbroić. Zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że konieczna jest pomoc z zewnątrz. Nasz kraj zwrócił się z tym do Francji. Kontaktami z Francuzami zajmował się młody wówczas chłopak Shimon Peres. W końcu lat 50. rozpoczęła się budowa tajnego atomowego ośrodka badawczego w miejscowości Dimona. Przez lata narosło wiele plotek o tym, co tam się działo. Izraelski rząd przyjął podobną strategię. Nie potwierdzał, ani nie zaprzeczał. Trzeba pamiętać, że to były zupełnie inne czasy. Gdy tam pracowałem, Izrael był o wiele mniejszym państwem. Wszyscy mieliśmy przekonanie, że to, co wspólnie tworzymy, będzie służyć Izraelowi przez lata. Pomoże mu przetrwać w trudnych realiach Środkowego Wschodu. Każdy pracownik przed wejściem na teren zakładu musiał na piśmie zobowiązać się do zachowania tajemnicy. Jakiekolwiek złamanie tego przyrzeczenia groziło karą 15 lat więzienia. Na początku lat 80. Vanunu był cenionym, acz nie do końca usatysfakcjonowanym pracownikiem w Dimonie. Postanowił wystawić na próbę prawo obowiązujące w demokratycznym państwie. Został studentem filozofii na Uniwersytecie Beersheba. Poznawszy teorie wielkich filozofów, takich jak Nietzsche, Kant czy Kartezjusz, zaczął utożsamiać się z lewicowymi teoriami. Demonstrating, associating himself with left-wing causes.
Działalność polityczna Vanunu nie pozostała niezauważona przez izraelskie Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwane Szabak. Wiedziałem, że w pracy będą podejrzewać, że stanowię zagrożenie dla bezpieczeństwa. Postanowiłem się nie ukrywać. Raz udzieliłem wywiadu do Gazety Studenckiej i przedstawiłem swoje poglądy. Później uczestniczyłem też w demonstracjach. Było oczywiste, że Szabak się mną zainteresuje i zacznie zadawać pytania. Ostrzegli, że to niebezpieczne. Nie powinien robić takich rzeczy. Pracując przy reaktorze atomowym, nie powinien być kojarzony z arabskimi studentami. Podpisując kontrakt, zobowiązał się do zachowania tajemnicy. Vanunu odparł, że przecież nie ma nic złego w tym, co robi. Mamy demokrację, więc może wstąpić do jakiejkolwiek partii. To była prawda, mógł działać w każdej partii, jednak powinien zachować ostrożność, ponieważ miał nierzadko kontakt z ludźmi o bardzo radykalnych poglądach. Powinien przy tym pamiętać o ścisłej tajemnicy swojej pracy. Pomimo kilku ostrzeżeń z Szabaku, Vanunu kontynuował swoją działalność polityczną. Latem 1985 roku Mordechai otrzymał wiadomość, że z powodu cięć budżetowych zostanie zwolniony z pracy w Dimonie. On odebrał to jako odpowiedź władz i całego systemu na swoją działalność. Gdy jego dni w zakładzie były już policzone, zdecydował, że podejmie ryzyko. Pewnego dnia wniósł na teren ośrodka aparat fotograficzny. Wnosząc po zeznaniach, bardzo sprytnie to rozegrał. Idąc do pracy, zapakował do torby aparat, jednak w środku nie było filmu. Wiedział, że autobus, który wiózł pracowników do ośrodka, zostanie poddany codziennej, acz pobieżnej kontroli bezpieczeństwa. Autobusem jeździli ci, którzy mieszkali w Berszebie lub w Dimonie. Wraz ze swoimi osobistymi bagażami przechodzili przez bramę, okazywali przepustkę i wchodzili na teren zakładu. Jeśli znaleziono by aparat w jego torbie, wytłumaczyłby po prostu, że nie zdawał sobie sprawy lub że zapomniał go wypakować, bo wczoraj był na plaży i miał go ze sobą. Wniesiony nielegalnie aparat zamknął w swojej szafce. Po kilku dniach zabrał ze sobą dwie rolki filmu. Setki ludzi przewijają się codziennie w tą i z powrotem. Jeśli raz przejdą kontrolę bezpieczeństwa, następnym razem nie sprawdza się ich tak szczegółowo. Vanunu rozpoczął swoją fotograficzną sesję o świcie na dachu. Był bardzo zdeterminowany. Najprawdopodobniej te techniczne przeszkody, które musiał pokonać, nie były dla niego problemem. Miał motyw i był przekonany do tego, co robi. Gdy wszyscy pracownicy zebrali się na przerwie obiadowej w kantynie, Vanunu niepostrzeżenie wszedł do podziemnej strefy Mahon 2. To było samo serce badawczego ośrodka pracującego nad bombą atomową. Zanim przerwa obiadowa dobiegła końca, Vanunu zrobił 57 zdjęć. Naprawdę zawiódł zaufanie państwa w nim pokładane. Zrobił to z premedytacją. Po zwolnieniu z pracy Vanunu wyjechał za granicę. Dość długo podróżował. Przez ten cały czas niewywołane filmy, które wtedy zrobił, miał w swoim plecaku. Vanunu przejechał przez Daleki Wschód i w maju 1986 roku dotarł do Sydney w Australii. Jednego wieczora, gdy spacerował po ulicy King's Cross w dzielnicy Czerwonych Latarni, trafił do anglikańskiego kościoła pod wezwaniem świętego Jana. Porzucił judaizm. Było to związane z jego światopoglądem oraz jego wizją Izraela i samych Żydów. Stracił wiarę i, co za tym idzie, odsunął się od rodziny. Latem 1986 roku przyjął katolicki chrzest. To nie było dla niego takie proste, tym bardziej, że jego ojciec był lokalnym rabinem. Rabbi in Israel.
To ciekawe, że potrzebował pojechać aż do Australii, by zmienić wiarę na katolicką. Być może to oddalenie od Izraela spowodowało, iż stracił poczucie swojej tożsamości. Opuścił kraj, nie czuł się już Żydem. Być może to tłumaczy, że wyjawił swoje tajemnice. Myślę, że od tego momentu postawa Mordechaja w samym Izraelu była postrzegana dość jednoznacznie. Żydzi, nawet ci niezbyt zaangażowani w swą religię, uważają taką zmianę wiary za zdradę. Vanunu rozpoczął aktywną działalność w przykościelnych grupach pomocy społecznej. Opowiadał tam o swojej pracy w Dimonie. Wtedy właśnie poznał kolumbijskiego dziennikarza Oscara Guerrero. Oscar Guerrero imał się wielu zajęć. Był podróżnikiem, wydawcą, agentem filmowym. Wszystko tylko po to, by zarobić jakieś pieniądze. Vanunu wspomniał mu, że posiada dwie rolki filmu ze zdjęciami z Dimony. Guerrero namówił go, by wreszcie zrobił odbitki. Mordechaj nie był do końca przekonany co do tego pomysłu. Guerrero namówił go, że jako jego agent pomoże mu sprzedać tę historię i jeszcze na tym zarobi. Udali się do najbliższego zakładu fotograficznego, w którym izraelskie nuklearne tajemnice ujrzały światło dzienne. Ze zdjęciami w ręku Guerrero odwiedził kilka lokalnych gazet. Chodził od jednej redakcji do drugiej, jednak bez powodzenia. W każdej przedstawiał Vanunu, zapewniając o jego wiarygodności. Redaktorzy nie byli przekonani. Nie wierzyli, że komuś udałoby się przemycić takie zdjęcia z najbardziej strzeżonego miejsca w Izraelu. Coś takiego nie mogło się powieść. Pomimo starań, rewelacje Vanunu pozostały nieopublikowane. Jednak wiadomości z Australii dotarły do kwatery głównej Mossadu w Tel Awiwie. Służby australijskie powiadomiły Izraelczyków o działalności Vanunu. Zatem wiedzieli już, że pobyt Mordechaja w Australii może nie przynieść nic dobrego. Co zatem robić? Mossad postanowił działać i pomimo znacznej odległości rozpoczął swoją słynną operację. Do połowy sierpnia 1986 roku Vanunu wraz ze swoim agentem Guerrero odwiedzili już wszystkie redakcje australijskich gazet. Nikt nie zainteresował się izraelskimi tajemnicami. W końcu Guerrero wylądował w Londynie, gdzie nawiązał kontakt z redakcją The Sunday Times. Chciałem tylko wiedzieć, czy jego informacje są prawdziwe. Czy jest osobą, za którą się podaje i jakie są motywy jego działania. Innymi słowy, czy jest ktoś o nazwisku Mordechaj Vanunu, który mógł pracować w Dimonie? Zaintrygowany tym, Peter Hannam poleciał do Sydney, by poznać Vanunu osobiście. W pokoju hotelowym włączyli rzutnik do slajdów. Zdjęcie po zdjęciu były technik nuklearny odsłaniał najlepiej strzeżoną tajemnicę izraelskiego państwa. Dostarczył mi kopię swojego paszportu, miał także dokumenty potwierdzające jego pracę w Dimonie. Po dwóch tygodniach zebrałem już wiele informacji, które kolejno wysyłałem do Londynu, gdzie eksperci mogli je zweryfikować. Gdy Vanunu udowodnił, że jest wiarygodny, umowa została zawarta. Nie chcieliśmy płacić mu za reportaż do Sunday Times. Chcieliśmy mu pomóc w opublikowaniu książki i podpisaniu kontraktu z telewizją. W rzeczywistości obiecano Vanunu pomoc w wysokości 250 tysięcy dolarów, a konto przyszłych zysków. W tym samym okresie Guerrero miał otrzymać 20 tysięcy dolarów w zamian za swoją pomoc, o ile książka Vanunu zostanie wydana. We wrześniu 1986 roku Vanunu wraz z Peterem Hannam udali się do Londynu. Tymczasem w Izraelu wiadomość o rychłym ujawnieniu największej państwowej tajemnicy dotarła do najwyższych szczebli rządowych. Ówczesny premier Shimon Peres wpadł w panikę. Dlaczego zaczął reagować tak histerycznie? Łatwo to wyjaśnić. Uważał się za pomysłodawcę i ojca izraelskich badań nad bronią atomową. Nagle uwaga całego świata miała zostać skierowana na jego dzieło, jego oczko w głowie. Nie chciał, by ktokolwiek się tym interesował.
Szef Mossadu zaczął działać. Pierwszym celem było zlokalizowanie Vanunu i jego obserwacja. Gdy Mossad podejmuje jakieś zadanie, jego agenci dotrą wszędzie, by je wypełnić. Kiedy już ustalono, że Vanunu przebywa w Londynie, zwołano zebranie, by postanowić o dalszych krokach. Tymczasem w redakcji Sunday Times pracownicy działu dochodzeniowego przygotowywali się na przybycie Vanunu. Zostałam poproszona przez kolegów i redaktora, bym spotkała się z człowiekiem z Izraela, który ma przyjechać do naszej redakcji. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Powiedzieli, że ma dla nas pewne materiały dotyczące państwa izraelskiego i nie wiedzą, czy zostały potwierdzone. Wybrali mnie, ponieważ jestem Żydówką, więc łatwiej mi będzie z nim rozmawiać. Miałam go zabrać na lunch i opisać swoje pierwsze wrażenia ze spotkania. Wydawał mi się cichy i nieśmiały. Podczas rozmowy unikał spojrzeń, jakby czuł się źle. Byłam pod wrażeniem tego, że z taką łatwością i determinacją syn rabina potrafi zdradzić tajne informacje na temat izraelskiego arsenału atomowego. Izraelskie władze chciały za wszelką cenę go powstrzymać. Mieliśmy go uprowadzić, ale nie na terenie Wielkiej Brytanii. Aby zapobiec dyplomatycznemu zatargowi z rządem Margaret Thatcher, Izraelczycy musieli skontaktować się z Vanunu i przekonać go, by dobrowolnie opuścił Anglię. To nagranie z kamery monitorującej teren wokół redakcji The Sunday Times pokazuje agentów Mossadu obserwujących budynek gazety. Pod pozorem relacjonowania strajku odbywającego się właśnie w wydawnictwie podszyli się pod jedną z telewizyjnych ekip. Wiedzieli, gdzie przebywa Vanunu i co robi w redakcji gazety. Ułatwiło to realizację ich planu. Tymczasem w redakcji dziennikarze pracowali z Vanunu. Wyglądało to tak, że w ciągu dnia koledzy rozmawiali z nim, zbierając materiały, a następnie około 7 wieczorem wychodzili z redakcji, pozostawiając go samemu sobie. Pewnego razu zaproponowałam, żebyśmy razem gdzieś wyszli. Spacerując tak po centrum Londynu, spotkali Yorama Bazaka. Był to stary znajomy Vanunu jeszcze z czasów studenckich, któremu towarzyszyła pewna kobieta. Zauważyli się prawie w tym samym momencie, zatrzymali się i rzucili na siebie. Byli zdziwieni, że się spotkali w tym miejscu. Przywitali się bardzo serdecznie. Wyglądali zupełnie jak w filmie, w którym para przyjaciół spotyka się po latach. Cała czwórka umówiła się na wieczór na kolację. Yoram w dziwny sposób umawiał się na wieczorne spotkanie. Mówił, że będą na nas czekać i żebyśmy przyszli do ich hotelu o 8. Jednocześnie zaznaczał, że mamy się upewnić, czy na pewno na nas czekają. Wydawało mi się, że coś jest nie tak. Wtedy nie mogliśmy jeszcze wiedzieć, czy był to zwykły zbieg okoliczności, czy może było to z góry zaplanowane spotkanie. Nic nie wzbudzało moich podejrzeń oprócz tego przypadkowego spotkania. Podczas kolacji Vanunu powoli kierował rozmowę w stronę prawdziwych powodów swojego pobytu w Londynie. Pamiętam, że miało to być utrzymywane w tajemnicy, a on nagle zaczął: Yoram, co byś zrobił, gdybym ci powiedział o moich prawdziwych powodach pobytu w Londynie? Próbowałam chrząknąć, by zwrócić na siebie jego uwagę. Vanunu, lekko ociągając się, zapytał, czy kojarzy miejsce, w którym pracował w Izraelu. Yoram potwierdził. Następnie Vanunu powiedział, że zamierza sprzedać do gazety informacje na temat tego miejsca i wszystkiego, co o nim wie. Wtedy zapadła długa cisza, a potem Yoram stwierdził, ściszając głos, że jeśli Vanunu to zrobi, to zabiorą go z powrotem do Izraela i wtrącą do więzienia. Czy to była tylko rada starego przyjaciela? Niektórzy sądzą, że Bazak był częścią operacji Mossadu. Myślę, że Bazak poleciał do Londynu, by pozornie, przez przypadek, spotkać się z Vanunu i wybadać sytuację. Prawdopodobnie miał też przykazany, by nakłonić go do zmiany swoich planów. Gdy wieczór miał się ku końcowi i właśnie mieliśmy się żegnać, Mordechaj odwrócił się do Yorama i powiedział Salam Alechem, co po arabsku oznacza do widzenia. Yoram odpowiedział Shalom.
Mordechaj postąpił bardzo głupio, bo dał Bazakowi wyraźnie do zrozumienia, że nie żartował i zamierza realizować swój plan. Dziennikarze londyńskiego The Sunday Times kontynuowali swoje dochodzenie w sprawie najściślej strzeżonego izraelskiego arsenału jądrowego. Im bliżej było do zakończenia pracy i emisji materiałów, Mordechaj stawał się coraz bardziej spięty i nerwowy. Popadał w paranoję. Często zmieniał zdanie i groził, że zaraz opuści redakcję, bo ma dosyć. Za każdym razem musieliśmy go długo przekonywać, by został i kontynuował swoją opowieść. Trzeci tydzień pobytu w Londynie spowodował, że Van Nuno czuł się izolowany i samotny. Coraz bardziej potrzebował damskiego towarzystwa. Było oczywiste, że chciał poznać jakąś kobietę, nawiązać bliższe przyjaźnie. Jednak było to dosyć trudne. Mieliśmy do czynienia z ważną historią, więc musieliśmy dowiedzieć się od niego wszystkiego. Wydaje mi się, że spodobała mu się Wendy Robbins. Pewnego razu po wieczorze spędzonym razem z Mordechajem wróciliśmy do hotelu, w którym się zatrzymał. Kiedy weszliśmy do windy, próbował mnie pocałować. Wtedy odepchnęłam go i powiedziałam, że staram się pracować profesjonalnie, nie wdając się w żadne romanse. Zaznaczyłam także, że kogoś mam. Był naprawdę zły. Myślę, że nie chodziło mu wyłącznie o mnie. Wydawał się desperacko poszukiwać towarzystwa, czuł się bardzo samotny i zagubiony. 24 września Van Nuno, przechodząc obok jednej z wystaw sklepowych na Leicester Square, zauważył w szybie odbicie atrakcyjnej kobiety. Nie mógł przejść obok niej obojętnie, więc postanowił wykonać pierwszy ruch. Kiedy się z nią przywitał, okazało się, że jest ona amerykańską kosmetyczką, ma na imię Cindy i właśnie jest na wakacjach. Wiedział, że Mossad depcze mu po piętach. Redaktorzy z The Sunday Times ostrzegali go, by nie zawierał znajomości na ulicy, ponieważ mogliby to być podstawieni ludzie Mossadu, brytyjskiego MI6 lub innych służb. Van Nuno zaprosił ją na kawę. Śledzący go agent Mossadu z pobliskiej budki telefonicznej poinformował przełożonych o rozwoju sytuacji. Mordechaj powiedział, że poznał kogoś, nie wymienił nazwiska, tylko dodał, że to Amerykanka. Spojrzał na mnie i zapytał, czy nie jestem zazdrosny. Rozbawiło mnie to, bo spędziliśmy razem tylko kilka miłych wieczorów, trochę rozmawialiśmy i pamiętam, że powiedziałam mu, iż cieszę się, że spotkał kogoś miłego. Van Nuno i Cindy następnego dnia poszli razem do kina. Od tej pory spotykali się codziennie, ale tylko w miejscach publicznych. Grała dość nieprzystępną kobietę, co oczywiście było bardzo rozsądne, zarówno z jej strony, jak i ze strony Mossadu. Pomimo, że czas działał na niekorzyść izraelskich służb, postępowali dość spokojnie i bez paniki. Zaledwie kilka dni przed publikacją historii Van Nuno na łamach Sunday Times, Londyn obiegła sensacyjna wiadomość. 28 września dziennik Sunday Mirror zamieścił materiał, który oczerniał Van Nuno i zarzucał mu oszustwo. Gdy ukazał się artykuł w Sunday Mirror, byliśmy w szoku. Zarzucili kłamstwo Mordechajowi, co podważało wiarygodność naszego materiału. Van Nuno był wściekły. A skąd takie informacje? Ich źródłem był Oscar Guerrero, były agent Van Nuno. Obawiał się on, że nie zostanie uwzględniony w umowie, więc wziął sprawy w swoje ręce. Za $5,000 sprzedał swoje rewelacje redakcji Sunday Mirror. Nasuwa mi się jedno wyjaśnienie. Guerrero został zmuszony przez Izraelczyków, by sprzedać tę historię do Sunday Mirror. To zniweczyłoby nasz plan. Publikacja takich informacji w popularnym dzienniku brukowym nie tylko dyskredytowała Van Nuno, ale także powodowała, że zaniechalibyśmy publikacji kolejnych materiałów na ten sam temat ze względu na obniżoną wiarygodność. Sunday Times nie dał się nabrać na próby zdyskredytowania Van Nuno. Jednak on sam był zdenerwowany i coraz mniej pewny siebie. Van Nuno zadzwonił do mnie w poniedziałek około 11 w nocy. Stwierdził, że się wycofuje i wyjeżdża. Nie mówił, że jedzie za granicę. Myślę, że chciał zostać na wyspie. Powiedziałem, że nie może tego zrobić, że to głupie. Po co miałby jechać?
Mordechaj chciał zaciągnąć Cindy do łóżka, lecz ona stwierdziła, że nie jest jeszcze na to gotowa. Ta historia z Sunday Mirror zdenerwowała ją, bo wszystko działo się tak szybko. Chciała gdzieś wyjechać i się zrelaksować. Akurat jej siostra miała mieszkanie w Rzymie i Cindy zaproponowała, żeby Mordechaj z nią tam pojechał. Wtedy odpoczną i może coś z tego będzie. Vanunu uwierzył w historię o siostrze w Rzymie. Miał nadzieję, że jeśli tam pojadą, dojdzie do czegoś więcej między nimi. Powiedział mi, słuchaj, macie już wszystkie informacje, których potrzebujecie. Sprawdziłem rysunki gotowe do publikacji. Wrócę w czwartek, więc będę w Londynie, gdy w niedzielę ukaże się wydanie z moją historią. Odpowiedziałem mu, Mordy, nie mogę cię zatrzymać, ale uważam, że ten wyjazd to nie jest dobry pomysł. Poza tym obiecaj, że będziesz do mnie dzwonił dwa razy dziennie. 30 września Mordechai Vanunu wymeldował się z hotelu Mountbatten na lotnisku Heathrow, spotkał z Cindy i razem wsiedli do samolotu British Airways, lot numer 504, lecącego do Rzymu. Właśnie wylądowali w Rzymie. Cindy zatrzymywała taksówkę, a Vanunu myślami był już zapewne wraz z nią w mieszkaniu jej siostry, w łóżku lub nawet w łazience, kto wie. Na lotnisku Da Vinci w Rzymie zostali przywitani przez mężczyznę, który przedstawił się jako przyjaciel siostry Cindy. Zaoferował, że ich podwiezie. Zatem wsiadają do jego taksówki. Dość podejrzanej taksówki, bo kierowcą jest izraelski agent. Jadą do mieszkania. Do budynku weszli po schodach i skierowali się długim korytarzem do mieszkania siostry Cindy. Cindy pozwoliła, by Vanunu wszedł pierwszy. Nie wiedział, że to pułapka. Zamiast znaleźć się wraz z Cindy w łóżku, w jednej chwili zostaje otoczony przez agentów Mossadu. Wstrzyknięto mu środek usypiający. Jego światowa podróż zakończyła się. Ale koszmar dopiero się zaczynał. Zaledwie kilka dni przed publikacją reportażu The Sunday Times redaktorzy gazety stracili źródło swoich informacji. Mordechai Vanunu zaginął. Wymeldował się z hotelu we wtorek rano i rozpłynął w powietrzu. Wkrótce był już na statku w drodze do Izraela. Przez całą podróż był pod działaniem narkotyków, które mu zaaplikowano. Nikt z jego rodziny nie wiedział, co się z nim dzieje. Redakcja The Sunday Times, która właśnie miała publikować jego długą historię, także nic nie wiedziała o jego losach. Pomimo wielu głosów sprzeciwu w samej redakcji, szef The Sunday Times podjął decyzję, by opublikować relację Vanunu bez jego udziału. 5 października 1986 roku, 5 dni po zaginięciu Vanunu, artykuł ukazał się na pierwszej stronie gazety. Artykuł wzbudził duże zainteresowanie, lecz nie takie, jakiego się spodziewaliśmy. By potwierdzić nasze doniesienia, Mordechai Vanunu powinien był wystąpić w telewizji. Paradoksalnie, opublikowanie artykułu mogło uratować życie Mordechaja. Myślę, że pojawienie się w gazecie tego reportażu i podanie do publicznej wiadomości nazwiska naszego informatora utrudniło Mossadowi likwidację Vanunu. W dzień po publikacji frachtowiec z Vanunu na pokładzie przybił do izraelskiego wybrzeża. Byłem przetrzymywany w kontenerze, przykuty łańcuchami do łóżka przez 7 dni. Gdy dobiliśmy do brzegu, zostałem przewieziony do kwatery Shabak. Vanunu został przewieziony do aresztu w Gaderze. Tam funkcjonariusze kazali nosić mu ciemne okulary i kapelusz, by ukryć jego tożsamość przed współwięźniami. Wkrótce zaczęły krążyć plotki na temat jego miejsca pobytu. Pojawiły się pogłoski o tym, że był widziany na jachcie na Morzu Śródziemnym. To nie było nic pewnego. Dopiero po kilku tygodniach dowiedzieliśmy się, że jest w Izraelu.
Rząd izraelski oświadcza, że Mordechai Vanunu jest przetrzymywany w Izraelu na polecenie sądu zgodnie z obowiązującym prawem. W grudniu 1986, w dwa miesiące po jego tajemniczym zniknięciu, Vanunu pojawia się znowu. Tym razem widziano go w policyjnym radiowozie przed Sądem Okręgowym w Jerozolimie. Kiedy był przewożony do sądu na przesłuchanie, przed budynkiem zebrało się wielu dziennikarzy. Gdy zauważył kamery telewizyjne, po prostu przytknął rękę do szyby auta. Na dłoni miał napisane szczegóły dotyczące porwania i numer lotu, którym leciał do Rzymu. W ten sposób ludzie dowiedzieli się, w jaki sposób trafił do Izraela. I tym razem służby wywiadowcze zachowały się lekkomyślnie i zawaliły sprawę. By zapobiec kolejnym przeciekom informacji, podjęto specjalne środki. Więźnia transportowano samochodem z zamalowanymi oknami. W drodze do budynku sądu i z powrotem Vanunu musiał na głowie nosić kask motocyklowy, a obok szedł funkcjonariusz z ręczną syreną zagłuszającą wszelkie dźwięki. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Nikt z dziennikarzy nie mógł wejść do środka. Atmosfera wokół rozprawy przypominała dziwaczny spektakl. Żałuję, że nie udało mi się przekonać sądu, by odstąpić od tych przesadzonych środków ostrożności. To spowodowało, że mój klient został napiętnowany przez niedoinformowane społeczeństwo. Podczas pierwszego posiedzenia sądu obrona starała się oddalić sprawę. Motywowaliśmy to tym, że nasz klient został bezprawnie przewieziony do Izraela i dlatego państwo izraelskie nie ma prawa go sądzić. Sąd nie przyjął tej argumentacji, przywołując precedens w postaci sprawy Eichmanna. Podczas sławnej operacji Mossadu w 1960 roku nazistowski zbrodniarz wojenny Adolf Eichmann został uprowadzony z Argentyny. Stanął przed sądem w Izraelu i został skazany na śmierć. Fakt, że porównano sprawę Vanunu z przypadkiem zbrodniarza wojennego, ukazuje ciężar gatunkowy jego domniemanego przestępstwa. W odpowiedzi obrona udowadniała, że Vanunu postępował zgodnie ze swoim sumieniem. Jeżeli w jakiejkolwiek dotąd sprawie o szpiegostwo lub zdradę stanu pojawiał się wątek sumienia, zarzuty zdrady tajemnicy państwowej były oddalane. Vanunu liczył, że sprawa tak właśnie się zakończy. Mordechai chciał zmienić stosunek państwa do spraw związanych z bronią atomową, z wolnością słowa i możliwością dyskusji na ten temat w społeczeństwie. Izrael przez lata prowadził politykę niedomówień w tym zakresie. Nie potwierdzał ani nie zaprzeczał prowadzenia badań nad bronią atomową. Czy w demokratycznym państwie po ujawnieniu wielkości tego dużego ośrodka badawczego możliwe jest kontynuowanie takiej polityki? Rząd nie jest w stanie działać bez współpracy ze strony społeczeństwa. Akcja taka jak moja pokazuje, że ludzie nie mogą ślepo ufać przywódcom w tak ważkich kwestiach jak broń atomowa. Moja sprawa to przykład społecznego sprzeciwu. Po takim obrocie sprawy sędziowie skupili swoją uwagę na dokumentach, które podpisał Vanunu, zanim został przyjęty do Dimony. Sąd stwierdził, że dokumenty, które Vanunu podpisał, zobowiązywały go do utrzymywania tajemnicy. Dwudziestego marca 1988 roku, ponad rok od czasu rozpoczęcia procesu, Vanunu został uznany winnym szpiegostwa i zdrady. Ostatnią kwestią dla sądu był wymiar kary. Już wtedy Vanunu był postrzegany jako symbol ruchu antynuklearnego. Po ogłoszeniu winy sędziowie musieli zastanowić się nad odpowiednią karą. Według izraelskiego prawa za zdrajcę uznaje się kogoś, kto pomaga wrogowi państwa w działaniach przeciw Izraelowi. W związku z tym on nie jest zdrajcą, ponieważ nie współpracował z obcym mocarstwem. Był tylko informatorem dziennikarza. Nie robił tego dla pieniędzy, nie szukał rozgłosu. Sąd jednak nie dał temu wiary i uznał go winnym.
The court actually accepted. The court said that he was acted out of ideology. Wyjazd jednego Izraelczyka za granicę, do kraju, który raczej nie słynie z pomocy państwu żydowskiemu i przekazanie takich informacji do czołowego dziennika, jest dla wielu obywateli Izraela aktem najwyższej zdrady stanu. Vanunu otrzymał maksymalny możliwy wymiar kary. Został skazany na 18 lat więzienia. Wyrok był surowy, jednak w wielu innych krajach Vanunu został bestracony. To był sprawiedliwy wyrok. Jednak sposób, w jaki przytrzymywano go w celi, daleki był od przyjętych standardów. To był jego drugi wyrok, który nie był wydany przez sąd. W więzieniu Ashkelon Vanunu został ukarany dodatkowo wtrąceniem do pojedynczej celi oświetlonej 24 godziny na dobę. Nie mógł się z nikim spotykać i z nikim rozmawiać. Strażnik przynoszący mu jedzenie był jedyną osobą, którą widywał. Więziony był w takich warunkach przez 11,5 roku. Vanunu miał wielu wrogów, więc umieszczenie go w celi z innymi więźniami naraziłoby go na niebezpieczeństwo. Nawet zwykły kryminalista mógł chcieć się na nim zemścić. Dlatego przetrzymywany był w takich warunkach. Mam wrażenie, że trzymali go w odosobnieniu, bo chcieli osłabić jego psychikę, załamać go. Wolałbym móc powiedzieć, że im się nie udało. Dedi Zucker był członkiem Knesetu, czyli izraelskiego parlamentu, oraz przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości. Mimo to czekał rok, zanim otrzymał zgodę na odwiedzenie Vanunu w więzieniu. Gdy go spotkałem, był strasznie podejrzliwy. Nie mógł uwierzyć, że przyszedłem tylko po to, by go poznać. Już wtedy miał problemy z rozpoznaniem, co jest prawdą, a co wytworem jego wyobraźni. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby był przetrzymywany w tych warunkach dłużej niż te 11,5 roku, z pewnością oszalałby. Potwierdzają to jego listy. Z biegiem czasu stają się coraz bardziej irracjonalne. Drogi Peterze, nie zgadzam się z twoją radą. Myślę, że posiadasz jakieś tajne kontakty z ludźmi tutaj. Oni cię oszukują, nie znasz ich metod i umysłów. Kara, którą odsiadywał, nie była skierowana bezpośrednio przeciwko niemu. Ujawnił rzeczy, które były powszechnie znane oraz potwierdził ich wiarygodność jako były pracownik tego sektora. Kara dla Vanunu była ostrzeżeniem dla innych. Nie ujawniajcie naszych sekretów. To, co spotkało Mordechaja w więzieniu, nie pozostało bez echa na zewnątrz. Organizacje antynuklearne, Amnesty International i obrońcy praw człowieka od razu okrzyknęli go więźniem sumienia. Moim zdaniem Izrael postąpiłby mądrzej, uwalniając go wcześniej. Nie spowodowałoby to takich reakcji. Tymczasem sami stworzyli czołowego przeciwnika zbrojeń jądrowych, który cierpi w imię swoich zasad. Podczas lat spędzonych w więzieniu, Mordechaj Vanunu otrzymał wiele pokojowych nagród, honorowych doktoratów, a nawet został nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Nie wiem, czy dobrze rozumiem postępowanie Vanunu. Sądzę, że zapłacił ogromną cenę za to, co zrobił. Nie była ona jednak ważna. Najważniejsze dla niego było to, że zakończył swoją misję.
osiągnął swój cel. Chcę, by dla wszystkich było jasne, że to, co robiłem, było w zgodzie z moim sumieniem. Może nie poruszyłem odpowiednio opinii publicznej, jednak wysłałem wyraźny sygnał do ludzi odpowiedzialnych za naszą politykę nuklearną. To było dla mnie najważniejsze. Brakuje nam dziś takich ludzi. W naszym konsumpcyjnym społeczeństwie, goniącym za własnym sukcesem, jest ich bardzo niewielu. To był ktoś, kto był wierny swoim przekonaniom i poświęcił się sprawie. Może to brzmi zbyt patetycznie, ale kto poświęciłby 18 lat swojego życia w imię swoich ideałów? Vanunu próbował osłabić system obronny Izraela. Myślę, że pozostanie w naszej pamięci jako zdrajca, który wydał własne państwo. Po części dzięki zeznaniom Vanunu, Izrael jest postrzegany jako nuklearne supermocarstwo. Jak na ironię, poprzez ujawnienie największych sekretów Izraela, Vanunu wzmocnił pozycję swojego państwa w wyścigu zbrojeń i nieświadomie zadbał o interesy swojego kraju. Z perspektywy czasu sądzę, że nieświadomie pomógł naszej sprawie. To końcowy efekt tego, co zrobił. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Bartłomiej Rabiński. Czytał Maciej Szklarz.